Hejka kociaki, tutaj wasz Najamek, witam was bardzo serdecznie, no i dzisiaj sobie porozmawiamy o wielkim upadku, który dosięgnął blok Star Planet. Porozmawiamy sobie o jego przyczynach oraz i o jego skutkach. Generalnie przyczyną tego bardzo dużego upadku było wielkie zaniedbanie tej gry przez jej twórców. Ta gra zaczęła upadać gdzieś tak w listopadzie 2021 roku, kiedy to usunięto mnóstwo bardzo fajnych funkcji typu na przykład koła fortuny, już nie było żadnej fabuły i właściwie nie działo się nic ciekawego, ale to było tylko tak zwane preludium, ponieważ w lutym następnego roku weszła wersja beta tej gry i wtedy zaczęło się naprawdę prawdziwe apogeum. Ta gra spotkała się z olbrzymim upadkiem, ponieważ wtedy usunięto naprawdę mnóstwo fajnych funkcji i bardzo dużo takich podstawowych, typu na przykład robienie skinów, zostało dane za VIP-a. Twórcy tej gry doskonale widzieli to, co się dzieje, ale zamiast jakkolwiek jakoś wyjaśnić to, jakby dlaczego to zrobili, albo jakoś temu zapobiec, oni jak gdyby nigdy nic robili z tą grą coraz gorsze rzeczy. I to naprawdę jest po prostu nie do pomyślenia. Od tej gry odchodziło naprawdę mnóstwo graczy i ta gra upadała coraz bardziej z każdym tygodniem, a twórcy nic z tym nie robili. Oni dawali kolejne rzeczy za VIP-a i właściwie doprowadzali tą grę coraz bardziej do ruiny. Ja nie wiem, jak można coś takiego robić, ale no, co kto lubi, no jakby, nie wiem. I po prostu było z każdym tygodniem coraz gorzej, coraz więcej graczy odchodziło i jeszcze przy okazji, oprócz tego, że ta gra była coraz bardziej zaniedbana i że mnóstwo podstawowych funkcji było za VIP-a, to jeszcze zmienił się jej wygląd na taki mniej fajny, że tak to określę. I jeszcze było bardzo dużo błędów. To, do czego doprowadzili twórcy tej gry, jest naprawdę swego rodzaju mistrzostwem, ponieważ oddali nam już mnóstwo fajnych funkcji, oddali nam budowanie skinów za darmo, oddali nam budowanie ze znajomymi, ale niestety już tak bardzo zniszczyli tą swoją grę, że to niespecjalnie pomogło. Ta gra może trochę odżyła, ale już nie jest tą grą co kiedyś. Mijały dni, tygodnie i miesiące i z tą grą było naprawdę coraz gorzej. Ta gra po prostu stała się prawdziwym wrakiem. To, co się z nią stało, jest moim zdaniem naprawdę nie do pomyślenia. Nie wiem, jak bardzo można ignorować swoją grę i jak bardzo można mieć jakby wywalone na swoich graczy, ponieważ twórcy tej gry naprawdę pokazali, że bardzo mają swoich graczy gdzieś. No i niestety, ta gra już jest po prostu totalnym wrakiem dawnego Block Star Planet i to już naprawdę nie jest to, co kiedyś. Nie wiem, jak można zrobić coś takiego, no ale to nie moja gra, no niech każdy sobie robi to, co chce. W każdym razie już, no, nie da się pewnie tej gry tak bardzo naprawić, już jeśli twórcy chcą naprawić tą grę, jeśli im na tym zależy, to nie wiem, co oni musieliby zrobić, ponieważ doprowadzili swoją grę do totalnej, prawdziwej ruiny. To jest już naprawdę totalny wrak. Ja nie wiem, może im się uda jakoś to naprawić, ale jak, to ja nie wiem, oni musieliby chyba zrobić tutaj prawdziwe nie wiadomo co. Powiem szczerze, że naprawdę bardzo smutno mi się na to patrzy, bo ja jestem prawdziwym weteranem tej gry i gram w nią prawie 6 lat. I ona miała za sobą naprawdę wspaniałe czasy, cudowne czasy sezonów i czasy przed sezonami. To było naprawdę, to był po prostu prawdziwy cud, ta gra była czymś niesamowitym, ale z biegiem czasu ona totalnie upadła i naprawdę strasznie smutno mi się na to patrzy. Osobiście naprawdę uwielbiam tę grę, ona jest bardzo nietuzinkowa, kreatywna, kolorowa, jest po prostu cudowna, jest wspaniała, ja ją uwielbiam, bardzo lubię w nią grać, uwielbiam spędzać w niej czas, ale niestety to, co się z nią stało, jest po prostu czymś, że tak to ujmę, poważnym, bo twórcy po prostu strasznie ją zniszczyli, ona to totalnie upadła, odeszło z niej mnóstwo graczy. Jak mówiłem, to już nie jest zupełnie to samo co kiedyś. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało i że któregoś dnia Block Star Planet znowu będzie takie wspaniałe. Także no, widzimy się w następnym odcineczku. Pa, pa, kochane kociaczki!